Dawid, to co Michał zaczął, ty dzisiaj skończyłeś, kiedy w 85. minucie meczu strzeliłeś bramkę na 2-0, byłeś już pewny, że nic złego w tym meczu wam się nie stanie? Myślę, że przez cały mecz jakoś kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania. No i ta bramka, tak jak mówisz, dała nam spokój i no nic nie było w stanie nam tego zwycięstwa odebrać. Twoja radość po meczu, była po bramce, była tak duża, że nawet zostałeś napełniony żółtą kartką. To był też taki dla Ciebie ważny moment w tej rundzie, żeby jeszcze tam wpisać się na, na listę strzelców i pomóc drużynie w tym kluczowym, jak wiele osób mówiło o meczu. Do zawodnika rozlicza się i z bramek i z asyst, choć to nie jest też najważniejsze, ale jednak buduje pewność siebie. Długo pracowałem na tą bramkę przez tą rundę, była ona dla mnie można powiedzieć na, na wskroś raz dobrze, raz źle i chciałem to udokumentować bramką, co się udało i wygraną, wygraną w tym meczu, także cieszę się podwójnie. Dzisiaj po strzelonej bramce można było, mogliście się ustawić troszeczkę do gry z kontry, więc ty miałeś też trochę możliwości pokazania swoich walorów motorycznych. No, widać było, że świetnie się dzisiaj czułeś na murawie i tam raz po raz ścigałeś się z obrońcami rywali, to ich wyprzedzając, to dogrywając partnerom i, i w końcu udało się na raty tą bramkę strzelić. Tak, tak się dzisiaj czułeś, że, że to jest twój mecz, w którym masz ten gaz i że, i że noga podaje? Po sobie nie dałem poznać, że jestem zmęczony i, i ta pogoda nie, nie sprzyjała tak jak i nami, i drużyną, drużynie przeciwnej, ale, ale tak jak mówisz, ustawiałem się do kontry, to jest moja gra tej gry powinienem szukać dalej, dalej od przeciwnika i, i wykorzystywać swoje walory i, i kierować, kierować te, te akcje do przodu prawym skrzydłem na pełnej szybkości, i stwarzać kolegom. Yy, sytuację oraz, oraz to, że jestem na, na czystej pozycji do, do kontraataku. Ale ten mecz, trzeba przyznać, nie był taki prosty. Oczywiście wynik 2 do 0, bramka nie została przez puszczę stracona, strzeliliście dwie, natomiast nawet po strzeleniu tej pierwszej bramki był taki moment, że no widać było, że w górniku Emsa nie grają przypadkowi piłkarze i, i chyba nawet można powiedzieć, że miejsce, które oni zajmują w tabeli nie do końca oddaje jakość tej drużyny. Oczywiście, grają tam zawodnicy, którzy mają przeszłość ekstraklasową. Kapitan drużyny z naprawdę świetne umiejętności, widać, że, że jest ograny i piłka się go słucha. Zawodnicy naprawdę grali tą piłką i stwarzali jakieś tam sytuacje, nie były to stuprocentowe, przy naszej dobrej organizacji gry, ale tak jak mówisz, były momenty, w których było gorąco pod naszą bramką i mogło się to skończyć bramką dla przeciwnika, tak się nie stało i, i Kończymy ten mecz z czystym kątem. Plany urlopowe już są, czy dopiero jutro na spokojnie będziesz myślał, co dalej? No bo utrzymanie już jest, więc pewnie teraz troszkę będzie więcej czasu na odpoczynek, regenerację no i no jakiś wyjazd. Mm. Wyjazd to jest drugorzędna sprawa. 9 czerwca biorę ślub, także to jest najważniejsze. A, a poza tym mamy jeszcze dwa mecze, które musimy rozegrać i, i dokończyć tą, ten, ten udany sezon dla nas. I myślę, że, że, że damy z siebie wszystko i podejdziemy do tych meczów poważnie. To jeszcze ciągnąc, ciągnąc ten temat daty ślubu, z jednej strony sprytnie, bo po sezonie, a z drugiej chyba byłeś pewny. Tego utrzymania wcześniej, no bo baraże jakoś w tym, w tym terminie miały być, także pewność siebie bije i widać było, że chcieli się to zacząć wcześniej. Nie brałem tego pod uwagę nawet, że, że, że dojdziemy do baraży, eee, dlatego szliłem tą bramkę na 2-0, żeby uspokoić tutaj nastroje.